Nazywam się Darek Groch, przyjechałem z Polski, a dokładnie z miejscowości Nisko. To są już moje bodajże czwarte Mistrzostwa Świata, z tym, że drugie, na których mam możliwość sędziować. Sędziowałem teraz kategorie juniorskie i kategorie masterów, a jutrzejszego dnia startuję w kategorii senior do 80 kg. Mistrzostwa oceniam na bardzo wysokim poziomie, zresztą jak zawsze. Jest świetna atmosfera, pomimo tego, co się dzieje teraz na świecie, to widzę bardzo dobrą atmosferę między zawodnikami praktycznie wszystkich krajów. Świetna rywalizacja, ogromny podziw dla każdego z tych chłopaków, bo zwłaszcza juniorzy, którzy wydawać by się mogło, że jeszcze nie do końca wiedzą, co jest grane, to po prostu idą na całego, dają się wszystko, także pełen szacunek dla nich. No i nie mogę się doczekać jutrzejszego dnia, jak pójdzie seniorom, zwłaszcza mi. W zeszłym roku byłem trzeci w kategorii 75 kg, a w tym roku idę w kategorii 80 kg. Zobaczymy, jak pójdzie. Jaka forma? No, mieliśmy okazję sprawdzić formę zawodników na treningu kadry w Jabłonce. I cały czas uważam, że w tej chwili poziom, jaki reprezentuje Polska, może tak, to jest poziom międzynarodowy jak najbardziej. I już tutaj właściwie o wyniku przesądzają głównie detale, czyli właśnie przygotowanie, jak to podszedł do danej imprezy. No i oczywiście szczęście też jest bardzo ważne. Także jestem dobrej myśli, jeśli chodzi o kadrę Polski, choć wiem, że bardzo dużo znamienitych nazwisk nie przyjechało tutaj. Podejrzewam, że jak zwykle to jest też kwestia finansów, ale i na pewno przygotowania, bo jednak do takiej imprezy no przygotowanie to jest przynajmniej kilka miesięcy treningów stricte pod tą imprezę, tak? Czyli wtedy wykluczamy starty w innych zawodach, no ale Mistrzostwa Świata właściwie nie ma nic bardziej prestiżowego od tej imprezy.